Witam was tutaj, cześć, mam Zenosz, zapraszam was na pierwszy odcinek i to jest bardziej informacyjny odcinek na temat City Skylines PC. Tak, jak widzicie, mamy okno cenowego i jest tutaj Parkfly, jest samoloty w kosmos, jest Green City, jest koncepty i jest Mass Transit. Jest tego, by powiedzieć, trochę więcej niż na PS4, gdyż jesteśmy w wersji PC, czyli mamy wszystkie nowości. I tak, to co wy teraz widzicie, to jest trud moich 10 prób podejścia do tego, aby w końcu mikrofon zaczął współpracować z komputerem. W końcu mi się udało, więc nie słyszycie w teorii. No dobrze, ale o co tutaj chodzi w tym odcinku? W tym odcinku jest parę pytań do was. Po pierwsze pytanie, tak, serię z PC pojawiam się normalnie. Będę się odbywać. Teraz pytanie jest do was dość proste, a mianowicie jakich modów według was korzystać. Czyli napiszcie, jakie tam mody. Oczywiście takie podstawowe jak 25 obszarów mapy, czy Traffic Manager, albo Movie, no to wiadomo, to już będzie pobrane. Już sobie pobierze. Ale resztę rzeczy też możecie w nich podsumować, podrzucić tutaj i tego typu. Drugie pytanie do was to jest, czy znacie jakiś kontakt z podpasem w celu uzyskania wszystkich danych. Ale jako YouTuber też nie mogę się ubiegać o uzyskanie wszystkich danych za darmo, dzięki czemu bym mógł dla was nagrywać wszystkie dodatki z nowości z wersji właśnie na PC. To byłoby chyba fajną rzeczą, a nie nagrywać tak jak zwykła osoba, która kupuje zwyczajnie dodatki, bo ja nie wydam mojego 1000 na coś takiego. Nawet tak wychodzą ceny na to, tylko po to, żeby mieć wszystkie dodatki. Ja ewentualnie mogę pójść w to, że dostanę za darmo i kropka. Bo tak, najwyżej jeżeli się nie zgodzą, czy nawet jeżeli nie dostanę kontaktu, to po prostu będę nagrywać z tego za mało. Czyli jest tego znacznie mniej, ewentualnie z pieniędzy zdobytych na YouTubie, póki co jest cały czas zero. Dobrze, także jak macie jakiś kontakt telefoniczny z czegokolwiek z paradoksem, to bardzo śmiało. Lub jeżeli jesteście sami z paradoksem, możecie mi po prostu to wyrzucić, też byłoby fajnie. Ale, to tak. Z drugiej strony, podeślijcie do komentarzy. I jeszcze jest pytanie, czy może znacie jakiś fajny programik do rejestrowania ekranu, nagrywania, bo ten, którego ja teraz korzystam, to jest ten standardowy od Windowsa, czyli ten używany. Na nim trochę nie jest mniej ustawień, może się bardziej rozgrywać, więc po prostu to moje pytanie, czy może znacie coś fajniejszego, bo to może być fajne dla z tego korzystania, ale przez ten program się męczyłem dzisiaj prawie godzinę na mikrofonem, żeby go podłączyć, tak? Na bazie to jest jeszcze mój nowy komputer, ale o komputer to już będzie osobny odcinek tam w unboxingu. Także, co tu dużo mówić, piszcie komentarze, od tego zależy, jak to wtedy będzie wyglądać. No, a ja zapraszam was już dzisiaj na odcinek z City Skylines PlayStation 4 Mass Transit. Ten odcinek się pojawi dzisiaj. Nie wiem o której godzinie, bo do playaka jeszcze nie doszedłem. Powiecie, jak to jest zajęty PlayStation. I muszę jeszcze nagrać odcinek, później zrenderować odcinek, bo chcę timelapse zrobić już. No i później jeszcze wrzucić odcinek, a to mi się podoba. Najwyżej jest sprzątanie, bo już edycja to jest tam nowy komputer, więc pójdzie, natomiast internetu nic nie zrobię. Internet jest kiepski, więc będzie się wysyłać 2 godziny. Ale raczej dzisiaj powinno się pojawić, to będzie też jakieś pytania, kiedy jakiś live, ale to wszystko już zobaczycie w danym odcinku, czy mądrze. To jest kamera, którą możecie kojarzyć z innych numerów, pokazuje tam różne ujęcia miasta. To tak jest moje miasto, jak widzicie, jest w moim stylu, czyli dużo grzeczków, no i różnych majerów. No dobra, dobrze, ja już nie będę tutaj przyciągać, proszę podrzucić, abyście widzieli, to jak. Piszcie komentarze, ja się nauczę. Zobaczymy, czy to dobry pomysł. Co to jest? Jakieś niebo mi tu wyskoczyło, jakaś rakieta, czy co? Tak? Halo. A i jeszcze, jak może zauważyliście, jest, nie wiem, jest w innym takim formacie 16:10, ale to tylko dzisiaj, kiedy już chciałem sobie po prostu jeszcze popatrzeć, jak to fajnie wygląda na wcale całym ekranie. Dobrze, ja sobie dziękuję za dzisiejszy odcinek. Jeśli wam się podobało, zostawcie w górę. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Cześć!